Cześć, jestem Paweł, zajmuję się inwestowaniem w nieruchomości. Kupujemy nieruchomość, zwiększamy jej wartość, a później ją sprzedajemy albo wynajmujemy. Mam na imię Ela, zaczynam swoją przygodę z nieruchomościami i nie chcę popełnić błędów, więc stwierdziłam, że fajną możliwość dają Państwo Piesto, gdzie można uczestniczyć w gildii i posłuchać, jak się powinno zaczynać lub jak się nie powinno zaczynać. Dla mnie największą wartością w gildii jest spotykanie ludzi, którzy robią to samo co ja i wymienianie się doświadczeniami. Jest to super miejsce, gdzie można porównać problemy, z którymi się na co dzień spotykamy i rozwiązywać je razem. I czerpać z wiedzy innych, którzy już przechodzili przez te problemy. Ciężko mi jest nazwać jedną sytuację, w której gildia mi pomogła, bo tak naprawdę za każdym razem, kiedy się pojawiam na gildii, to wyciągam coś z niej i później zapala się lampka parę miesięcy, tygodni później, że rzeczywiście coś takiego już omawialiśmy, można do tego nawiązać. Łatwiej mi jest wynajdować nawet okazję, biorąc pod uwagę to, jakie doświadczenie, przynajmniej teoretyczne, zebrałem na gildii. Więc myślę, że najwięcej, co mi dała gildia, to taką pewność siebie, że można robić coś więcej niż tylko inwestować w jedno lub dwa mieszkania poza etatem. Największa zaleta, że można spotkać ludzi, którzy myślą podobnie jak ja analitycznie. To znaczy, no, pewne tematy dla niektórych mogą się wydawać dziwne, sądząc po ilościach komentarzy, na przykład pod jakimiś nietypowymi sprawami, a jednak są to ciekawe tematy, które się spinają. Można po prostu pomyśleć, na ile można podejmować jakieś ryzyko, jakich tematów się bać, unikać, a także jakie są trendy na rynku. Czyli jesteśmy tak jakby pierwsi i zaczynamy jakoś nowe trendy i nowe ścieżki, jakie są wyznaczane. Czyli jesteśmy o krok do przodu. Wiemy na przykład, co będzie, co jest planowane, jaka... Oczywiście też mówimy sporo o ryzyku, jakie może być przy inwestowaniu. Gildię poleciłbym z całą pewnością. Wydaje mi się, że dla wszystkich, ale szczególnie dla tych, którzy już coś robią i chcieliby upewnić się, że to, w którą stronę idą, to jest właściwa droga. I kto chciałby nabrać pewności siebie, że to, co robi, można zwiększyć o kolejne obszary, bo jest tu bardzo dużo osób, przychodzi bardzo dużo osób na gildię, którzy mają ogromne doświadczenie w różnych obszarach inwestowania w nieruchomości i można od nich czerpać i chłonąć wiedzę i później wykorzystywać to do dalszego rozwijania swojego biznesu. W gildii weselów są dwie grupy. Jest junior i jest senior. No i to nie jest podziałem na wiek. Ja jestem junior, także jednak jeżeli chodzi o doświadczenie i o wiedzę zdobytą, właściwie jedna gildia łączy się tak jakby z drugą. To jest tak zarówno i dla osób zaczynających inwestować, ale no nie takich całkiem, co nie wiedzą, o co chodzi. Także lepiej jakby trochę ktoś miał już doświadczenia w tym i wiedział, że to jest dla niego i przeszedł już jakieś na przykład tryby inwestowania, a poziom, powiedzmy, drugi, no to jest taki już bez limitu, czyli osoby, które naprawdę robią bardzo duże inwestycje.